Cześć witam Was serdecznie. Kochani, poprawiam filmik, ponieważ odkryłem coś zupełnie innego i wiem, dlaczego tak działa. I będzie z Was większość działać, tak? Już za chwilę Wam pokazuję, o co chodzi. Tak samo, jak podobnie wcześniej w poprzednim filmiku, bierzemy origin, najpierw zamykamy aplikację, jedną zamykamy z i uwaga teraz. I Róbcie to, co ja i będzie Wam chodziło, obiecuję. Obiecuję wam. Dobra, to zaczynamy. Wchodzimy sobie w nieróżne tylko dysk C później wchodzimy w nie program pliki programów 60 tylko program Files i A i AC E, czyli anti-cheat i klikamy to. Wchodzimy w anti-cheat. Tutaj kolega mnie prosił, żebym podesłał e, plik, ale to nie potrzeba. Tutaj wybieramy z listy FIFA, bierzemy odinstaluj. I wyskoczył taki błąd, ponieważ już tej lokalizacji nie ma, już usunęliśmy anti-cheat. Uwaga, usunęliśmy, więc teraz trzeba go zainstalować, tak, bo program był e, po prostu było źle zainstalowany. Teraz wchodzimy w program, e, pliki programu 86. E, Steam, y, Steam, Apps, Kamon y, FIFA23, Installer i Anti-Cheat. Wchodzimy tutaj. Mi też Dzisiaj mi też właśnie błąd wyskakiwał. Bierzemy FIFA23 i bierzemy, zainstaluj. Właśnie mi też wychodzi ten błąd, więc y, próbowałem odinstalować zainstalować jeszcze raz. No i działa, dobra. Install filet, y, instaluj, wszystkie bierzemy. Uninstall, jeszcze raz klikamy. <laughs> Install file, dlaczego? No, bo dlatego, że mamy tu otwarte. No właśnie. I zainstaluj. Install Sexful, czyli ok. Teraz to był pierwszy krok z anticitem Drugi yy, bierzemy we wszystkich aplikacjach, gdzie nam działa yy, FIFA, przez co nam działa FIFA, czyli tutaj zgodność. Możemy zaznaczyć tutaj albo tutaj, zmienić ustawienia, yy, uruchomić ten program jako administrator, OK, OK, bierzemy to, z, to samo z FIFO I to samo, yy, zgodność, tu też już mam zaznaczone, cyk, uruchom, cyk, jako administrator, OK, no i tak samo jedziemy z originem właściwości, origin, origin, już tam mniejsza to zgodność Zmień ustawienia, zaznaczone. Okej, okay, okej. Okay. No i kochanie, wola. Fifa nam działa, już będzie nam działać na pewno, bo mi też takie jaja dzisiaj się w ten błąd wyskoczył. Trzy razy chyba mówię, no co jest grane i Wam podałem zły film. Ten filmik to jest rekompensata, yy, że to Wam będzie wszystko śmigało. Odpalamy FIFA. 23 w trybie zgodności i tak dalej. No i już powinno wszystko działać. Jeżeli wam nie będzie to działało, jeżeli wam nie będzie ta FIFA działać jeszcze raz, jest drugi sposób, zaraz wam pokażę jaki. Tylko FIFA mi się załączy. O, działa, bo wyskoczył, że ten kolega jest dostępny w FIFA, czyli będzie wszystko śmigać. Ja zaraz tą FIFA wyłączę, ponieważ yy, pokażę wam co i jak. Już moment, moment, tylko mi się tu FIFA odpali. Niepotrzebnie, dobra. Yy, to ona mi się będzie odpalała, my wchodzimy sobie yy, w, pliki, yy, w pliki. W pliki wchodzimy sobie. Mój komputer, nie, nie, nie mój komputer, przepraszam. Yy, wychodzimy tutaj, klikamy w wyszukiwarkę panel sterowania. Panel sterowania. A o, anti mi się odpala, jeśli chodzi yy, Odinstaluj programy i anti odinstalowujemy z. Tąd, yy, z tego. Później resetujemy komputer, antichit szukamy. Nie jest port FIFA, tylko antichit. Gdzie jest ten nasz antichit, kochany? Jaką nazwanie nie zainstalowany kiedy było? Tutaj zainstalowana, tu nie widzę antichita. Ja mam? mam Mam, go, tylko gdzie ja go mam? O, odpaliła mi się FIFA, już widzicie tutaj. Już mi będzie śmigać zaraz. Tylko antichita szukam mojego, ale nie widzę go. Ech, bo on się inaczej nazywa. Kurka wodna tutaj. No, musicie tu znaleźć między innymi anti-cheat swój. Jeżeli nie macie tam, to tu szukacie anti-cheat i, i, i odinstalujecie, restartujecie komputer, instalujecie znowu anti-cheat i powinno wam wszystko śmigać tak jak kochani trzeba. Kurka wodna, no gdzie jest anti-cheat? No nie mogę. Tak, ślepy jestem albo coś. Powinniście mieć tu w programach anti-cheat, tak. I stąd odinstalujecie. Odinstalowa. Poliście odinstalować. No. Jeżeli tu nie macie, yy, no to znaczy, że macie tylko w tym program files. Ale ja tu nie widzę u siebie. Yy, nie widzę u siebie. Dobra, szukaj programu weźmiemy. A nie, nie, nie ma, nie ma. Dobra. I nie ma, czyli tutaj ja nie mam w programach Nie mam, czyli mi zadziałało, bo ja w programach nie mam Dobra, to wszystko śmiga Widzieliście, ciach, 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 zamykam I kochani, to powinno wam śmigać, to powinno wam działać Zróbcie tak jak ja na filmie i miłego grania I przepraszam was za ten film Bo to była jedna wielka pomyłka, już go usuwam A dołączam ten Wiecie co macie zrobić, wszystko wam pokazałem Usuwacie najpierw tu, tu, tu Odinstalowujecie anti-cheat, pokazałem wam jak No i co, miłego grania Pozdrawiam